Gdańsk, niegdyś perła w koronie królów polskich, wyłupiona z niej w XVIII stuleciu i nieprzywrócona Rzeczypospolitej po I wojnie światowej. Na mocy traktatu wersalskiego powstało tu wolne miasto. Niemcy hitlerowskie, zagarnąwszy Austrię, Czechy z Morawami i litewską Kłajpedę, żądały teraz eksterytorialnej autostrady oraz linii kolejowej przez polskie Pomorze i wcielenia Gdańska do Rzeszy. Miastu nad Motławą przypadła główna rola w prologu do dramatu. Rozglądałem się za pana samochodem. Stanąłem trochę dalej. Wolałbym tu przyjechać na grzyby niż na spotkanie z panem. Na grzyby musi pan poczekać, jeżeli w ogóle tej jesieni ktoś będzie je zbierał. Gorącek, co pan wie o jednostce, które od kilku dni stacjonuje we wsi Maćkowej? Budowano tam baraki, a teraz jest tam wojsko, które udaje pomocniczy oddział policji. Nie policji, ale SS Heimwehr Danzig. To jednostka ochronna NSDAP. Ta jednostka składa się z trzech oddziałów 4. pułku SS Totenkopf Standarte. Rozumie pan? Przyjechała z Berlina okrężną drogą przez Prusy Wschodnie. Dowodzi nią Obersturmbannführer SS Goetze. Ten batalion brał już udział w zajmowaniu Sudetów, Pragi, Kłajpedy. Służy więc do zadań specjalnych. No oczywiście. Gdańsk będzie miał też zadanie specjalne. Proszę mnie natychmiast informować, gdyby został przeniesiony do miasta. To może się zdarzyć każdego dnia. Wszystkie byłe koszary w Gdańsku są opróżniane. Firmy handlowe, które miały tam magazyny, muszą się wynosić. To Forster szykuje sporo miejsca. Na parę tysięcy chłopa. Docelowo ma to być dywizja piechoty. Organizuje ją generał major Fryderyk Eberhard. Przyjechał z Rzeszy, oczywiście w cywilu, jako wyższy funkcjonariusz policji. Gorącek. Przecież to ponad 10 tysięcy ludzi. Senat w Gdańsku nie może ogłosić oficjalnego poboru, żeby ją sformować. Ma inny środek, ustawę o zaciągu ochotniczym do pomocniczej służby policyjnej. Oczywiście tę służbę bardzo łatwo zmienić z ochotniczej na przymusową przez imienne wezwania. Ta jednostka ma być zasilona przez oficerów i żołnierzy Wehrmachtu z Prus Wschodnich. Będziemy mieli przemyt broni i przemyt ludzi na dużą skalę. To są cenne informacje. Czy mógłbym się spotkać z człowiekiem, który je pan dostarcza? Nie zgodzi się na to i nie chce ani gdańskich guldenów, ani polskich złotówek. Niemieckie marki? Dolary i funty. Świetna wiadomość, panie Gorącek. Ten pański człowiek, który musi być gdzieś wysoko, wcale nie wierzy w Hitlera, ani w to, że gdyby on naprawdę wywołał wojnę, mógłby ją wygrać. Inaczej wolałby marki, a nie dolary. Panie Gorącek. Znowu za nami jechali. Od samego komisariatu. Masz nowe instrukcje. Gdzie ich zgubiliście? Tuż za bramą elbląską. Coraz trudniej. Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby przechwycili te szyfry? Co? W razie ataku mamy się bronić 12 godzin, było 6. A jest 12. Wicek, przecież znasz nasze warunki. Znam. Ale jeżeli do czegoś dojdzie, musicie wytrwać te 12 godzin, a potem dostaniesz pomoc. Z Gdyni? Nie, nie, to już jest nieaktualne. Dlaczego? Był tu komandor ze sztabu marynarki wojennej. Ustaliliśmy nawet miejsce desantu. Co się zmieniło? Koncepcja. W rejonie Starogardu grupuje się brygada kawalerii generała Grzmota Skotnickiego. W razie puczu hitlerowskiego uderzy na Gdańsk. A w razie wojny?
też uderzy z wydzielonymi oddziałami armii pomoże generała Bortnowskiego. Bądź spokojny, nie zostaniecie sami. Koszary w Gdańsku zapchane są niemieckim wojskiem. Z Prus Wschodnich przychodzą pociągi pełne nowych turystów. Nawet walizki mają takie same. Dlaczego komisariat nie protestuje? Albo Liga Narodów? Przecież to przebrani żołnierze. Powiem ci więcej. Kilka dni temu przyjechał do Gdańska oczywiście inkognito. Generał Bodenschatz z Berlina na inspekcję wojskową. No i też nie mogliśmy nic zrobić, dlatego że oficjalnie przyjechał tu do swojej rodziny z wizytą. No ręce dosłownie opadają. Nie, dziękuję ci bardzo. Odjeżdżasz? A co mam robić? Pocieszać cię. Tam dywizja piechoty niemieckiej z artylerią i wozami pancernymi, a ty nie masz nawet 200 ludzi. I musisz wytrzymać 12 godzin. Jeśli będzie trzeba, wytrzymam i 24. Nie odjeżdżaj. Chodź, pokażę ci, co robimy. Dobrze, chodźmy. Jesteśmy tu pod stałą obserwacją. Musimy sobie radzić. A ta placówka jest dla nas szczególnie ważna. W razie napadu przyjmie pierwsze uderzenie. Panie pułkownik oblutonowy... Dziękuję, nie przeszkadzajcie sobie. Od strony bramy kolejowej i warsztatów Rady Portu. Drugą taką placówkę szykujemy nad kanałem portowym. A kiedy skończycie? Nie wiem. Ale już teraz w nocy wystawiamy wzmocnione posterunki. A od morza? Wybacz, że o to pytam, przecież wiesz najlepiej. Ale nie możesz dać się zaskoczyć. Nadal uważasz, że pucz jest możliwy? Tak. I przed tym nie będę w stanie cię ostrzec. A przed czym zdołasz? Przed tym najgorszym. Gdyby Niemcy zaczęli przerzucać przez Nugat na teren wolnego miasta oddziały Wehrmachtu, to ktoś zadzwoni do ciebie i powie: Die Gäste kommen über die Brücke. Goście przechodzą przez most. Tylko tyle. I wtedy będziesz wiedział. Die Gäste kommen über die Brücke. Zapamiętaj. Dokąd panią podwieźć, panno Marysiu? Na dworzec w Gdańsku czy we Wrzeszczu? Nie wracam dziś do Gdyni. Śpię u znajomych. Gdzie oni mieszkają? Na Sierocej. To jest bliżej poczty czy przytułku? Poczty. Obok jest piekarnia. I właściciele to pani znajomi? Nie, ich córka zaręcza się dziś z bratem mojej przyjaciółki. Panią przecież dobrze zna, panie pułkowniku. Kogo? Narzeczoną? Ależ nie, przyjaciółkę. Pracuje w komisariacie, paterkówna. A, teraz rozumiem. Słyszy pan, panie Franciszku, nasza Jadwiga się zaręcza. Z kim? Z bratem piekarzowny? Mój Boże, jak wy, mężczyźni, wszystko plączecie. Przecież mówię wyraźnie. Helma Torlemans zaręcza się dziś z moją przyjaciółką. Och, mój Boże, co ja wygaduję. To wszystko przez pana, panie pułkowniku. To w końcu kto się z kim zaręcza? Już nic panu nie powiem. Nic a nic. Tylko pół. Dziękuję. Proszę, pani Marysiu. My czekamy na coś lepszego, prawda, pani Renato? A cóż to takiego będzie? Nie wie pan? Nie zaręczał się pan jeszcze? Właśnie, pani Augustynie. Więc jak to będzie? Za młody jeszcze jestem. Jest pan w sam raz. No. Pewnie jest pan nieśmiały. Niech się pan przyzna. A tu tyle ładnych dziewcząt, panie Augustynie. Ja tak lubię, jak się młodzi zaręczają. Pani Lucyno, przecież pan Augustyn już wybrał. Jak to? Tak? Żartujecie sobie z biednej wdowy. A u wdowy chleb gotowy. Co do chleba, to trzeba powiedzieć, że najlepszy jest... Idzie Wilenie, tylko o tort. Aha. Wszyscy czekają, jak się nasza Helma spisze. No, to idę. Policz jeszcze raz, bo mnie się stoi. Proszę. Bez twojego ojca 12 osób. Co oni tak szepczą, pani Paterkowa? Jak młodzi, panno Marysiu. Najpierw nie mogą się z sobą nagadać, a potem... A potem? Potem kochany mężulek wraca z pracy,
otwiera gazety i słowem się nie odezwie. No, chyba nie mówisz tego o mnie, Lucynko. Panno Marysiu, biorę panią na świadka, bo pani mnie zna. Co ja robię, jak wracam do domu? To samo, co mój ojciec. No. Pyta pan matka, co jest na obiad i siada przy stole z gazetą. O, zdrajca, mu. Trudno teraz nie czytać gazet. O, tylko bez polityki, panie Augustynie. Są zaręczyny i pijemy zdrowie. Helmy i Zygmunta. Panie Józefie. Tak? Jak to idzie? Glu, glu, glu? Glu, 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 gloria. Tak się to wineczko wypija. A ty, bracie, otrzyj brodę, wychyl do dna winko młode. Glu, 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 gloria. Tak się to wineczko wypija. A ty, bracie, otrzyj brodę, wychyl do dna winko młode. Panie Augustynie, niech pan popatrzy. O, brawo, 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 brawo. Patrzcie, to jest dzieło. Córko, do pracy. To jest trudna sprawa. Śmiało, dziecko. Śmiało. Ja na swoich zaręczynach musiałam pokroić tort na 37 porcji. Pamiętasz? I też mi się to udało. Zaraz, zaraz, poczekaj. Nie wolno. Narzeczona musi sama. Aha. A narzeczony patrzy, czy dobrze to robi. To jest wróżba na wasze przyszłe życie. Tak. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. A teraz coś Kaszubskiego. Kto zna, niech śpiewa ze mną. Bella, bella, wetka, gdzieś na beli. Bella, bella, wetka, usta leści. Bella, bella, wetka, co do steli. Bella, bella, wetka, mistrza leści. Guten Abend. U pana to weselisko, panie Torlemans? U mnie. Zaręczyny. Wszystko jedno. Śpiewacie za głośno. Jeszcze nie ma 10:00. Ale polskie piosenki. To się może sąsiadom nie podobać. Tak samo jak nam, kiedy oni śpiewają po niemiecku. Kto to jest? Mój nowy lokator. Paterek. No to niech pan pamięta, herr Paterek, że tu po polsku śpiewać nie wolno. Czy pan sobie za dużo nie pozwala, panie Scholl? Na pana miejscu bym tak nie mówił, panie Torlemans. Jest u nas raport na pana na policji. Na mnie? Na pana żonę, ale to na jedno wychodzi. Odmówiła wywieszenia naszego sztandaru w dniu przyjazdu pana ministra Goebbelsa. I słusznie. Nie jesteśmy Niemcami, panie Scholl. A tu jest wolne miasto. Wiem dobrze, jakie to miasto. Jako właściciel domu zapłaci pan karę za zakłócanie spokoju, jeżeli tam nie przestaną śpiewać. Ostrzegam. Gute Nacht. No i ma pan tylko kłopot przez nas. A ja chciałem pana jeszcze o coś prosić. Słucham. Widzi pan, przenoszą mnie służbowo na zawiadowcę stacji do Pszczółek. Zygmunta przez parę dni nie będzie w Gdańsku. Moja córka co drugą dobę ma dyżur, a żona zostanie sama z Antosiem. Sam pan widzi, co się tutaj dzieje. A wszystko się uspokoi, na pewno. Gdybym myślał inaczej, nie chciałbym tych dzisiejszych zaręczyn. Oby pan miał rację, panie Torlemans. No, niedługo wyprawimy młodym weselisko, a potem będziemy hodować nasze wnuki. A jednego z nich wykieruję na piekarza. Ale chodźmy ich uciszyć, bo ten szupo tu jeszcze wróci. Coś się kręcą koło naszej poczty. Tak, zauważyłem.
Lepiej by pan widział od podwórza, ale nie miałem dojścia. Budynek waszej poczty jest obserwowany ciągle z okien Arbeitsamtu, o tam, po prawej. A z tej wysokiej kamieniczki można ostrzelać pierwsze i drugie piętro. To znaczy, że już jest plan ataku na pocztę? Tak. Podpisał go policobermeister Erich Gertz. Przewidziano atak kilkoma grupami. Jedna ma zaatakować tylne wejście. Główne wejście będzie ostrzelane z ulicy Sierocej. Uderzą też grupy od placu Heweliusza i Burgstrasse. Jakie jednostki mają zająć pocztę? Tylko jedna. Komando Eichmann. Mają cztery kompanie po 100 ludzi. Umundurowanie jak policja. Odróżnia ich tylko trupia czaszka na hełmie. Uzbrojenie? Nie zdołałem ustalić. Ale ustali pan. Kiedy? Nie wiem. Nie wiem, czy zdążę. Mam pewność prawie, że o mnie wiedzą. A ja boję się gestapo. Wiem, co robią z ludźmi. Chcę się wycofać. Czyli uciec. Może pan to tak nazwać. Chcę uciec. Dokąd? Do Szwecji. A potem jeszcze dalej tam, gdzie hitlerowcy nigdy nie dojdą. Jeżeli nie zrobimy tego, co do nas należy, dojdą wszędzie. Pomyślał pan o tym? Powiedzmy, że myślę tylko o sobie. Proponuję podniesienie stawki w dolarach. Chcę tylko zwinąć manatki i szybko za morze. Teraz jest pan najbardziej potrzebny. Do czego? Po diabła informacje o uzbrojeniu komanda Eichmann i innych band hitlerowskich, kiedy cały Gdańsk jest przepełniony wojskiem. Czego jeszcze potrzeba, żebyście zrozumieli, co hitlerowcy szykują? Przecież wszystko wisi na włosku. Wojna może się zacząć lada dzień. Wojna, a nie pucz w Gdańsku. Wojna! Wczoraj przyjechałem do Gdańska i już jestem u pana, herr profesor. Bardzo się cieszę i witam. Jaką pan miał pogodę? Znakomitą. Niebo bez chmurki nad całymi Niemcami. Lot był wspaniały. Od samego Obersalzbergu. Wraca więc pan? Prosto od Führera. I to z bardzo dobrymi wiadomościami. Führer poświęcił mi dużo czasu. Chociaż nawet tam, w swoim orlim gnieździe, pracuję bez przerwy. Greiser pęknie z zazdrości, jak się dowie, że jadłem obiad z Führerem. I to prawda, że pan kanclerz jest wegetarianinem? Prawda. Gości jednak nie namawia na wegetarianizm. Ja bardzo bym chciał, żeby pan poznał Führera. Ma niezwykłą osobowość. A do tego cudowna panorama Alp. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ma się Europę u stóp. Co się wtedy czuje, panie Gauleiterze? Ma się świadomość potęgi. U tak wielkiego człowieka jak Führer jest to przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za przyszłość Europy, a może nawet całego świata. Ja jestem spokojny, bo wiem, że na wysokiej skale czuwa geniusz, pragniony tak pokierować losami narodów, aby mogły przez następne 1000 lat zaznawać spokoju i dobrobytu. Najpierw trzeba rozwiązać dzisiejsze problemy. W samym Gdańsku chociażby. Naturalnie. Führer omówił ze mną wszystkie gdańskie sprawy. Będą one rozwiązywane kolejno, w drodze rozmów ze stroną polską. Führer jest przeciwnikiem wojny. Uczyni wszystko, żeby oszczędzić Europie tego największego nieszczęścia. Powiedział dosłownie. Konfliktu zbrojnego z powodu Gdańska
Być nie może i nie będzie. Te słowa Führera przejdą do historii. A ja usłyszałem je pierwszy. A więc za pokój, drogi profesorze. Dobrze byłoby szerzej upowszechnić to stanowisko kanclerza Hitlera. Rozbudowa sił zbrojnych w Gdańsku budzi ogólne zaniepokojenie. Chciał pan powiedzieć sił samoobrony. Przez utworzenie tych sił pragnąłem odstraszyć Polaków od szaleńczego zamiaru wkroczenia do Gdańska. Sądzi pan, że go mieli? Ponad wszelką wątpliwość. Szykowali się do tego wyraźnie. A wówczas wojna byłaby nieunikniona. Wtedy Wielka Rzesza Niemiecka ujęłaby się za nami. A teraz nie jesteśmy już bezbronni. Nie musimy obawiać się polskiej kawalerii. Możemy rozmawiać z Polakami. Kiedy miałoby to nastąpić? Nawet jutro. Nie jest to jednak takie proste. Ostatnio strona polska i strona gdańska wykazywały sporo nerwowości. Działały na zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Minister Chodacki podbechtywany był przez radcę Perkowskiego, a szanowny prezes Senatu Greiser nie pozostawał im dłużny. Wymieniano więc noty w coraz ostrzejszym tonie. Zatruwało to atmosferę w mieście. Najpierw należałoby ją oczyścić. I tu, drogi profesorze, pokładam wielkie nadzieje w panu. Jestem do dyspozycji. Szczerze dziękuję. Zechce pan, profesorze, spotkać się z ministrem Chodackim i przygotować grunt do rozmów. Mogę działać natychmiast. Wspomniał pan jednak o prezesie Senatu Gdańskiego, panu Greiserze. Jego stanowisko jest odmienne od pańskiego. W jakiej sprawie? Pośrednictwa Ligi Narodów między stroną polską a gdańską. Pan Greiser nie życzy sobie mojej mediacji i przekazał mi to za pośrednictwem swego doradcy Bethera. Greiser robi wszystko na odwrót. Tym razem jednak jego głupota ma dodatkową podmietę. Ten cały Becher, doradca Greisera, wisi na pasku Ribbentropa i razem z nim wymyśla różne głupstwa, aby zaognić atmosferę. Potem ten cały pasztet podsuwa Greiserowi, który lubi wykazywać swoją władzę. Ale to się już na szczęście skończyło. Ani Senat, ani Greiser nie mają już w Gdańsku nic do powiedzenia. Tutaj tylko ja wydaję rozkazy. Tylko ja. Tylko ja. Jeszcze w tym tygodniu spotkam się z ministrem Chodackim i powiadomię pana o wyniku tego spotkania. Proszę powiedzieć ministrowi Chodackiemu o mojej wizycie w Obersalzbergu. Dobrze też będzie, jeśli poseł brytyjski pan Shepherd pozna stanowisko Führera w sprawie gdańskiej i pokoju europejskiego. Panie Franku! Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Proszę, spokojnie, mamy czas. Czołem. Cześć. No co słychać? Rozmaicie. A ten tam, to co za jeden? O tam, przy celnika. Ile mamy? Danke. Ausweichbilet? Jeszcze mamy dwie minuty, panie Franku. Tak. No dobra, to zobaczymy, co to za diabeł. Co tutaj robi ten człowiek? Kim on jest? Nasz nowy kolega. Dlaczego nie jest w mundurze? Och, praktykant. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie przyjęty. Ciekawe. Dotąd nie było żadnych praktyk. Legitymację poproszę. Jeszcze nie mam. To dowód osobisty? Panie zawiadowco, dlaczego tak ostro? Mówiliśmy, że to nowy kolega. A ja w to nie muszę wierzyć. Dokumenty. Nie mam przy sobie. O, to dziwne. Co, zgubił pan? To już pana nic nie obchodzi. Przeciwnie. To jest teren polskich kolei państwowych. Tutaj obowiązują konkretne przepisy i pan im podlega. Legitymuje pan podróżnych, to muszę wiedzieć, kim pan jest. Koledzy, powiedzcie temu człowiekowi, żeby się odczepił, jeśli nie chce sobie narobić biedy. I tak już niedługo inaczej tu będziemy gadać na temat polskich przepisów.
Faktycznie, pani zawiadowco. Lepiej będzie, jeżeli pan zostawi w spokoju naszego kolegę. Mówię to dla pańskiego dobra. Niech mnie pan nie straszy, dobrze? Żądam, żeby ten pan natychmiast opuścił teren stacji. Bardzo dobrze, panie zawiadowcze. Już chciałem nasze wojsko na pomoc wzywać. No z nimi inaczej nie można. Czołem! Minuta spóźnienia! Do Gdyni nadrobimy! Co naprawdę zamierza Forster? Z pewnością otrzymał od Hitlera instrukcję. Jak omijać postanowienia Ligi Narodów? Jak łamać status wolnego miasta? Jak organizować siły zbrojne Wehrmachtu? Udało mi się, Mr. Burkhardt, uzyskać dostęp do pewnej wieży kościelnej w Gdańsku. Widać stamtąd biskupią górkę, a przez szkła dobrej lornetki nawet numery rejestracyjne samochodów. Otóż naliczyłem ostatnio 30 ciężarówek wojskowych z wschodniopruskimi znakami rejestracyjnymi, 12 kuchni polowych, ponad 20 dział piechoty i, proszę bardzo, 8 wozów pancernych. A może to Mr. Shepherd? Civis pacem parabellum. I pan to mówi. A kto to zagraża pokojowi Niemcom? Wielka Brytania, w której nie ma obowiązku powszechnej służby wojskowej? Francja, która schowała się za linię Maginota? A może naprawdę Polska, ze swoją niedozbrojoną armią, która nie posiada ani jednego przyzwoitego czołgu i nawet półsetki nowoczesnych bombowców? Forster nazywa swoją gdańską armię siłami obronnymi. Powtarzam to dla ścisłości. Tak. Rozbudowuje te siły obronne, zapewniając równocześnie o pokojowych intencjach Hitlera. Chciałby, abym ja powiadomił o tym rząd jego królewskiej mości. Bądź siędlicy spokojni, nic złego się nie wydarzy. A panu, panie profesorze, prawdopodobnie przewidziana jest rola mediatora w rozmowach z Polakami. Tak więc pan ocenia niemieckie intencje? Kiedy żegnaliśmy radcę Perkowskiego, mówił pan nieco inaczej. Sytuacja zmieniła się. Na gorsze niestety. W Gdańsku zjawiło się w tajemniczy sposób 700 żołnierzy z Legionu Kondor, tego samego, który w Hiszpanii zyskał sobie najgorszą sławę. Stacjonuje w koszarach we Wrzeszczu. Jak pan sądzi, Mr. Burkhardt? Przysłano go tu też w celach samoobrony? Ma pan doskonałe informacje. Po to tu jestem. Please, sir. I po to, aby mógł pan się napić u mnie dobrej angielskiej herbaty. Dziękuję. Niech pan jednak z tego, co tu powiedziałem, nie wyciąga wniosków, że wszystko uważam za przesądzone. Byłoby to wbrew wiekowej tradycji brytyjskiej dyplomacji, a także moim własnym doświadczeniom. Jeśli Forster pragnie rozmawiać z ministrem Chodackim, niech pan mu to ułatwi. Od ich rozmowy może wiele zależeć. W przeciwieństwie do pana mam pewną służbę. Zabrałem go z mojej ostatniej placówki. No cóż, Wielka Brytania jest bogatsza od Ligi Narodów i potężniejsza. Mogłaby pomóc komuś w Berlinie. To też pragnie uratować pokój. Znam go? Tylko z nazwiska. To Weizsäcker, wiceminister spraw zagranicznych Rzeszy. Powiedział mi, że jeśli dojdzie do wojny, Niemcy poniosą największą klęskę w swojej historii. To wielki patriota. Pragnie uratować swój naród przed katastrofą.
W jaki sposób można pomóc Weizsäckerowi? Przekonać Hitlera, że Ribbentrop kłamie. Oszukuje, twierdząc, że Wielka Brytania nie przystąpi do wojny. Hitler ma brytyjski kompleks, inaczej mówiąc, boi się was. Musimy przekonać Hitlera, żeby nie miał żadnych wątpliwości, czy Anglia stanie do walki, czy też nie. My w Gdańsku, Mr. Shepherd, musimy zrobić wszystko, żeby ta beczka w prochu nie wybuchła. Proszę więc, żeby pan spotkał się z Forsterem i oświadczył, że Anglia będzie walczyć, jeśli w Gdańsku rozpocznie się wojna. Forster na pewno powtórzy to Hitlerowi. Gratuluję awansu, pan Nowisiu. Nie mogę niestety zrewanżować się panu tym samym. Chociaż odgrażał się pan, że już wkrótce, że niedługo. Kim pan to właściwie miał zostać? Starszym kontrolerem? Obiecywałem podsekretarza stanu. Dziękuję. Proszę, wszystko jeszcze przede mną. Na razie, jako pani goniec, przyniosłem gazetę. Danziger no jest nachrichten? Tej nie czytam. Piszą w szulkach. A pani ojca przeniesiono tam służbowo. Co się stało? Niech się pani nie denerwuje. Proszę posłuchać. Nieudana próba zajęcia Hohenstein. Wczoraj na dworcu kolejowym Hohenstein wydarzył się poważny incydent. Zawiadowca stacji, pracownik Polskich Kolei Państwowych, usiłował najpierw uniemożliwić gdańskim celnikom wykonywanie ich czynności służbowych, a następnie grupa polskich oficerów, która wysiadła z pociągu relacji Toruń Bydgoszcz-Gdynia, próbowała opanować stację kolejową Hohenstein i usunąć z niej niemieckich funkcjonariuszy celnych. Dopiero wobec stanowczej postawy naszych celników uzbrojeni oficerowie polscy wycofali się do pociągu, który natychmiast odjechał. Kim jest pani ojciec w szczółkach? Właśnie zawiadowcą stacji. Co jeszcze piszą? Incydent w Hohenstein zaniepokoił wszystkich mieszkańców Gdańska. Prawdopodobnie stanowił część akcji, do jakiej może dojść w najbliższej przyszłości, czyli do próby opanowania przez polskie siły zbrojne całej sieci kolejowej Wolnego Miasta. Wzywamy więc Senat do podjęcia odpowiednich kroków zabezpieczających i żądamy usunięcia ze stanowiska zawiadowcy stacji Hohenstein. Zostawię tę gazetę. Pokażę pani ojcu, też się trochę pośmieje. Ojciec wraca dopiero pojutrze. Nie wiem, czy się będzie śmiał. Pani wszystko bierze tak poważnie, pan Nowisiu. A mnie? Mnie pani traktuje, a ja... Gabinet ministra Chodackiego. Słucham. Telefonował Gauleiter Forster. Prosił mnie o natychmiastową rozmowę z panem i przekazanie panu noty werbalnej, związanej z incydentem w Hohenstein. Gauleiter Forster czuje się zmuszony oświadczyć, że w wypadku ponownego pojawienia się na wszystkich dworcach Wolnego Miasta Gdańska, polskich żołnierzy użyje przeciw nim sił samoobrony. Stosujmy właściwe określenia, panie ministrze. Hitlerowcy dysponują w Gdańsku dywizją piechoty z artylerią i samochodami pancernymi. Cóż to za siły samoobrony? Powtórzyłem tylko słowa Gauleitera, przekazując jego notę werbalną. Przyjąłem do wiadomości. I oświadczam, że rząd polski nie zamierza wprowadzać na teren kolei w Wolnym Mieście polskiego wojska. Widocznie redaktorom Danziger no jest nachrichten. Jest na rękę zaostrzenie sytuacji w Gdańsku i przedstawienie Polski jako agresora. A że cała prasa niemiecka w Gdańsku nie zrobi nic bez wiedzy i woli Forstera. Można sądzić, że to właśnie panu Gauleiterowi potrzebny był nowy incydent. Proszę. Zapewniam pana, że jest inaczej. Gauleiter Forster nie inspirował tej prasowej pogłoski. Dziękuję. Sam pragnie unormowania sytuacji w Gdańsku i nawiązania rozmów ze stroną polską. Wybierałem się więc do pana, a ten incydent prasowy przyspieszył tylko moją wizytę. Jestem do dyspozycji i zgadzam się na rozmowę z Forsterem. Chociaż uważam, że jest to nowy wariant starej gry. A jeśli rzeczywiście zmiana stanowiska? Tego nie można wykluczyć. Forster rozmawiał o Erzalsbergu z kanclerzem Rzeszy. Jego propozycje będą więc propozycjami samego Hitlera. Należy chyba, panie ministrze, skorzystać z tej oferty. Oferta byłaby bardziej zachęcająca, gdyby Berlin stonował swe żądania w kwestii Gdańska.
Zgadzam się z panem całkowicie. Można by wówczas wysunąć różne koncepcje, na przykład utworzenie z wolnego miasta, zneutralizowanego państewka na wzór Liechtensteinu. Ale Polska musiałaby jednak uczynić też pewne ustępstwa, chociażby zrzekając się prawa kontrolowania systemu pocztowego i celnego. To nie byłoby ustępstwo, ale kapitulacja. Wydanie Gdańska całkowicie w niemieckie ręce. Gdyby nie nasi celnicy, mielibyśmy tu już połowę wojsk z Prus Wschodnich. I zapewne otwarty konflikt. Wszystko w porządku. Dobra, dobra. Dobra, wszystko w porządku, jedź. Szałam w górę. Jedź, jedź. Podaję panu do wiadomości, że od jutra wstęp do urzędów celnych jest dla polskich inspektorów celnych w zbroniu. Kto z polskich celników po 7 rano będzie przebywał w urzędzie, zostanie aresztowany. W razie oporu oni będą wiedzieli, co robić. A czy to znaczy, że umowa polsko-gdańska w sprawie ochrony granic została zerwana? A kto ją zerwał? To nie ma żadnego znaczenia. Proszę tylko wykonać mój rozkaz. Befehl ist Befehl. Nie dla mnie. Ja mam swoich przełożonych. Komendant posterunku w Dołach. Z inspektorem CEU w Gdańsku. Od jutra pełnimy służbę w pełnym umundurowaniu i z bronią, jeżeli policja będzie usiłowała nas usunąć z komory celnej albo utrudnić wejście, to stawiamy opór. W jaki sposób? Czynny, czynny. Alfred, mów normalnie. Mamy użyć broni? No najpierw musimy ostrzec Niemców. A oni będą czekać, tak? Paterek mówił, jak było w piekle. No, strzelali zza krzaków. Pójdziemy w dwóch grupach. Będziemy się osłaniać. Zdejmiemy trap i na noc wystawimy warty. Jasne? A! Zmiana co 2 godziny. Szedłem właśnie cię budzić. Już 2 godzina. Spokojnie, spokojnie. Nie chcesz spać? Nie, nie chcę mi się. Ładna noc. Tak. Już myślę, co będzie rano. Powiedz, Zygmunt. No? Jak w piekle miałeś tę służbę na wale... Benzyna. Nie chcę nic widać!
pan się martwi, panie Paterek? Jeszcze kilka godzin, a z tych wagonów zacznie kapać. A tam jest za kilkaset tysięcy guldenów margaryny. To wszystko się zmarnuje. Niech mają pretensje do Greisera. Na gruby kloc musi być gruby klin. Sami Niemcy tak mówią. Nareszcie nasz komisariat powiedział ich językiem. Zabraniacie naszym celnikom pełnić ich funkcje, to my będziemy zatrzymywali wasze transporty. No. A że mamy 20 stopni powyżej zera, tym gorzej dla niemieckiej margaryny. No nie można ciągle ustępować. No ja muszę. Wynoszę się z pszczółek. O. To za tego tajniaka, którego wyrzuciłem ze stacji. A, pamiętam. A gdzie pana przenoszą? Do Szymankowa. A, to w nagrodę. Tak, to w nagrodę. A powiedział im pan chociaż w dyrekcji do słuchu? Nie, wie pan, ja właściwie to jestem zadowolony. Będę bliżej syna, on od poniedziałku zaczyna służbę w Kałdowie, a jutro daje na zapowiedzi u księdza Rogaczewskiego w kościele Chrystusa Króla. Teraz chce się żenić? Młodzi patrzą na to wszystko inaczej. No może mają rację, może jakoś to się rozwiąże. Panie zawiadowco, był telefon z dyrekcji. Puszczamy tę cholerną margarynę. Senat ustąpił. No i co pan na to? To już się rozwiązuje. Ale ja bym wolał, żeby się roztopiła. A kiedy cię zobaczymy w mundurze? Krawiec obiecuje na 4 września. Tak. Kabury pistoletów odpiąć i przesunąć do przodu. Paterek i Rogala. Tak. Zostajecie na zewnątrz jako ubezpieczenie budynku, a my wchodzimy do środka. Aha, broń używać tylko w ostateczności. Tak? No to idziemy. Dobra. Halo! Zgłasza się posterunek w dołach. Inspektor Zawicki melduje objęcie służby. Wczoraj było u mnie kilku dziennikarzy z Londynu i z Paryża. Z tego co wiem, wybierają się również do pana. Owszem, zjawili się i tu. I wypili mnóstwo koniaku. Wyobraźcie sobie państwo, a u nas wypili mnóstwo wina. Zdaje się, że odwiedzają wszystkie poselstwa. Wolne miasto jest nagle w centrum uwagi. Pozwól, kochanie. Wszyscy ci dziennikarze byli wczoraj u Forstera. Gauleiter mówił im o pokojowym stanowisku Hitlera. Dowodem tego ma być wizyta okrętu szkolnego w Gdańsku, Schleswig-Holstein. Przypłynie na korzo kwiatowe. Pan Gauleiter Forster. Jak to zapraszać pana Forstera na kolację i nic mi nie powiedziałeś? Ależ zapraszałem. Nie rozumiem. Gdzie jest pan Forster? Osobiście czeka przy telefonie. Przy takiej służbie można dostać choroby serca. Myślałam, że ten Forster naprawdę wejdzie za chwilę do jadalni. Niedawno zatelefonował do naszej ambasady o północy, po to tylko, żeby zapytać męża, czy ma nowe wydanie Mein Kampf. Senior Speer powiedział, mogę wystarać się o autograf Führera. Niezwykła uprzejmość. Sądzę, że skorzysta pan z tej propozycji. Jutro o 9 rano mam być na lotnisku we Wrzeszczu. Forster zabiera mnie do Obersalzbergu na rozmowę z kanclerzem Hitlerem. Lecąc do Obersalzbergu, myślałem, że wszystko jeszcze możliwe. Że wszystko się w Gdańsku ułoży. Zaczną się rozmowy pomiędzy
Berlinem i Warszawą, Berlinem i Londynem. Rozmowa odbyła się w cztery oczy? Bez Forstera? Częściowo. Hitler na początku był nawet uprzejmy. Dopiero gdy zaczął mówić o ostatnim zatargu celnym w Gdańsku, coraz bardziej się podniecał. Uznał, że prasa polska i zagraniczna rozmuchały ten incydent. Przeszedł do gruźb. Oświadczył, że w razie nowego incydentu rzuci na Polskę całą zmotoryzowaną armię. Odpowiedziałem, że będzie to oznaczało wojnę powszechną, światową. I co on na to? Zaczął krzyczeć, że jeśli ma być wojna, to lepiej dziś ją rozpocząć. I że on będzie ją prowadził inaczej niż cesarz Wilhelm II, a więc wygra. Potem się uspokoił i oświadczył, że ciągłe mówienie o wojnie to szaleństwo. Zacząłem mieć nadzieję, że uda mi się nawiązać kontakt z tym człowiekiem. Powiedziałem, że największą cnotą wodzów jest ich wielkoduszność, cierpliwość. Obecny zaś stan spraw, zwłaszcza w Gdańsku, szczególnie ich wymaga. To znów rozłościło Hitlera. Oświadczył, że wykazał już zbyt wiele cierpliwości. Zachód korzysta z tego, podżegając Polskę do różnych wystąpień przeciwko Niemcom. A potem ośmiesza jego w gazetach, kanclerza Rzeszy, twierdząc, że przegrywa wojnę nerwów. Faktycznie. Niektóre gazety, szczególnie francuskie, tak to przedstawiły, robiąc nam prawdziwie niedźwiedzią przysługę. Tak. Hitler oświadczył, że potrafi znieść nawet takie drwiny, ponieważ wie, co jest winien Europie i historii. Pod jednym wszakże warunkiem. Jakim? Warszawa musi zaprzestać wtrącania się wewnętrzne sprawy Gdańska i prześladowania Niemców w Polsce. Pan wie, co oni tam z nimi robią, krzyknął. Oni ich kastrują. Cóż, niemiecka prasa podobne rzeczy zarzucała Czechom w czasie kryzysu sudeckiego. Jakiż więc jest sens zaprzeczeć? Tłumaczą się winni. Pan przecież tu mieszka, profesorze. Powinien pan wyciągać własne wnioski. Potem Hitler patrzył na Alpy i oświadczył, że najchętniej pozostał w Berghofie i oddał się pracy artystycznej. Powiedziałem, że to tylko od niego zależy. Wtedy Hitler głuchym głosem powiedział: nie, teraz już nie. Obawiam się, że pańska wizyta w Obersalzbergu nie mogła już niczego zmienić. Decyzje zapadły. Obawiam się także, że kurtuazyjna wizyta pancernika Schleswig-Holstein w Gdańsku jest ich dowodem. Dziwne, prawda? W misji pokojowej Niemcy wysyłają do Gdańska okręt wojenny. Zapowiedzi wyjdą w najbliższą niedzielę, więc termin ślubu możemy wyznaczyć, powiedzmy sobie, na koniec września. Dobrze? Zaraz zajrzę do kalendarza. A godzina? Z godziną to mniejszy kłopot, księże proboszczu. A z czym większy? Z terminem. Nie można by wcześniej? Zapowiedzi muszą wychodzić przez cztery niedziele, moi drodzy. Przepraszam, że o coś spytam, ale czy macie jakiś ważny powód, dla którego chcielibyście wziąć ślub przyspieszony? Nie, nie ma takiego powodu. Cieszę się bardzo. Doznałbym zawodu, gdyby było inaczej. Przecież znam ciebie, chłopcze, od takiego. Pani narzeczony od pierwszego oddziału szkoły powszechnej śpiewał w naszym chórze. Przesuniemy termin ślubu. Na kiedy? Na pierwszą sobotę września. Jeśli można prosić. To wypadnie... Sobota 2 września. Taka jest sytuacja. Jeżeli coś się wydarzy, chcielibyśmy być małżeństwem. Ufajmy panu, że do niczego nie dojdzie. Byłoby to szaleństwo niegodne człowieka. A przecież Niemcy to też chrześcijanie.
Dobrze. Dam wam ślub w sobotę 2 września o godzinie 5 po południu. Torpedowce poszły. Pancernik płynie sam. Wygląda na to, że płynie do nas stary grat. Albo koń trojański.